Spędzimy jeszcze trochę czasu z Panem naszym, ze Słowem. I w sumie to, co dla mnie i dla Ciebie jest sprawą priorytetową i najważniejszą, to jest to, abyśmy wierzyli Bogu. Abyśmy wierzyli Bogu. To jest główny problem nas ludzi. Kiedy byliśmy prochem, nie był żaden kłopot. Bóg rzekł i powstał Adam. Adam nie miał wpływu. Adam nie mówił: Boże, zgadzam się na to. Tak pięknie, żebyśmy my tak mieli, jak Adam. Bóg rzekł i stało się. Ale niestety w naszą historię został wpisany grzech, nieposłuszeństwo, bunt, własne ocenianie, czy Bóg może, czy nie może. Może Bóg zbudzić z prochu człowieka i tnąć w niego oddech życia? No widzimy. A czy może zrobić z nas nowego człowieka? Czy potrzebuje nas przy tym, żeby zrobić z nas nowego człowieka? Kłopot. Chyba potrzebuje. Jak on może bez nas zrobić z nas nowego człowieka? I to jest kłopot, to jest problem. Bóg zaczyna, Bóg kończy. Diabeł judzi nas do tego, żebyśmy weszli w tą sprawę Bożą i popróbowali sami zrobić z siebie nowego człowieka. I tu zaczyna się kłopot. Bo Bóg daje, jak maszynę tworzy człowiek. Ta maszyna tworzy pewne elementy, bo człowiek ustalił, że te elementy będą tworzone. To nie maszyna wymyśliła sobie elementy i ona je tworzy. Maszyna mogłaby się poczuć dumna. To ja tworzę te elementy. A człowiek powiedział: chwilę, to ja cię uczyniłem, abyś ty mogła tworzyć te elementy. Czy rozumiesz, że Bóg czyni w nas to, że my możemy to zrobić, co chce Bóg? A jeśli on tego nie zrobi, to największy fenomen na ziemi tego nie zrobi. Choćby się nie wiem, jak wysilał, czy wysilała. I ludzie szukają własnych możliwości, żeby stało się to, co jest napisane w Biblii, i mają później ręce opuszczone, bo ileż razy można się zawieść? Ileż razy można próbować znowu zrobić to i znowu dotrzeć do punktu, w którym powiesz: no nie da rady. Ile razy można na nowo zaczynać, kręcić się koło siebie, aż zobaczysz znowu swój upadek i mówisz: no tak, no ja chciałem dobrze, tylko nie wyszło. Twój Bóg też chce dobrze, tylko nie wyszło? Diabeł chce dobrze i mu nie wyszło. Po swojemu chce dobrze. Ludzie mówią: no przy diable to jest wesoło, jest dobrze. Pójść do nieba, to taki smutek tam będzie, tylko śpiewanie Bogu, a u diabła pełno rewelacyjnych pomysłów, kombinacji. Bóg wszystko czyni doskonale. On nic nie zmienia w swoim planie. Nim powstało niebo i ziemia, on już wszystko miał przygotowane aż do końca, aż do wejścia naszego do wieczności i bycia z nim całą wieczność. On nic nie zmienia. To jest realizacja Bożego zamysłu i Bożego planu. Czy wierzymy Bogu? Rozumiecie, można być chrześcijaninem, chrześcijanką wiele lat i mieć kłopot z sobą tylko dlatego, że się nie wierzy Bogu. Izrael szedł po pustyni, wyszedł z Egiptu, mocarną ręką wyprowadzony Boga, doświadczył otwartego Morza Czerwonego, a potem na pustyni słyszy, jak Bóg dalej do nich mówi, ale oni nie łączą w ogóle z tego z wiarą, co on mówi. Zaczynają widzieć pustynię i sobie myślą: no ale gdzie, skąd, jak, jakim sposobem tyle ludzi będzie mogło się nakarmić, napić i przejść tyle kilometrów. Dorośli, starcy, w ciąży kobiety, rodzące i wszyscy idący przez pustynię bez wody? I człowiek zaczął myśleć. Jak człowiek włącza swoje myślenie, to my wiemy, co będzie dalej.
Będą kłopoty, tak? I dlatego mamy tyle kłopotów. Co człowiek to kłopot? Bo taka jest prawda. Z Chrystusem nie było kłopotu. To jest ten, który całkowicie poddany jest swemu Ojcu i czyni wszystko, co Ojciec chce. To nie polega, ile lat będziesz chrześcijaninem czy chrześcijanką, tylko polega na tym, czy ty wierzysz Bogu. Jezus mówi, wierzycie Bogu i mi wierzcie. Idę przygotować wam miejsce. A gdy przygotuję, wrócę po was i wezmę was, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Tak jak było czytane, abyście oglądali moją chwałę. Pięknie. Wspaniale. Czy jesteś w stanie już mu dziękować za to? Dziękować Panu naszemu, wspaniałemu Chrystusowi, że wykonał całe zadanie, które potrzebne było tobie i mi, żebyśmy mogli być zbawieni i poszedł przygotować nam miejsce. Czy cieszysz się, że On jest tym, który wstawia się za tobą codziennie i może być pewny, Jego wstawiennictwo jest na pewno wysłuchane. Ale czy chcesz Mu być posłusznym, posłuszną? To jest pytanie. Wiara nie po to została dana nam, żebyśmy chodzili jak pyszne koguty i piali na cały ten, ile to my potrafimy zrobić. Wiara została nam po to dana, żebyśmy się uniżyli i powiedzieli, Bóg, On ma moc uczynić wszystko, co tylko zechce. I żebyśmy nie mieli kłopotów i lęków i obaw, że On sobie może nie poradzi z nami. Że jak my sobie pracy nie załatwimy, to On nie da nam jeść. Jak my sobie nie zrobimy tego, to On nie da nam tego. Jak my nie będziemy mieli znajomości, to On nie poradzi sobie z nami gdziekolwiek. On nie potrzebuje żadnych znajomości. On nie potrzebuje tego wszystkiego. Może uczynić, co zechce, czy nie? I kiedy zechce? Czy cieszysz się z tego Boga? Szatan będzie szaleć po całej ziemi ze swoimi wszystkimi sługami. Będą mieli wszystkie możliwości elektroniczne, żeby szpiegować ludzi, żeby nawet czuć ciepło człowieka, cokolwiek. I na tej małej ziemi nie będą w stanie wybić wszystkich chrześcijan. Bo Bóg zachowa sobie lud na powrót. Może cię uczynić niewidzialnym. Może uczynić wszystko, co zechce nasz Bóg. Może pozwolić, że cię zabiją i zakończy swoją wędrówkę w ten sposób. A może zechce, żebyś poczekał, aż zobaczysz światło jaśniące wokół całej ziemi wraz z wszystkimi, którzy należą do Pana. Im więcej wiesz i mniej czynisz, to jest twój kłopot. Nie bracia i siostry, nie ludzie. To, że wiesz, że Bóg jest taki i to Bóg powiedział, a nie poddajesz się temu, to jest twój kłopot i to jest twój chodzący smutek, żal, żałoba. Bo gdyby człowiek uwierzył, że Bóg zajął się naszą sprawą, to człowiek by cieszył się tym Bogiem i wielbił Go za to, że On się zajął naszą sprawą, a nie, że znowuż daje nam jakieś prawo mojżeszowe i mówi, wykonuj to teraz, a jak nie, to śmierć. Najgorsze, co może być, to produkcja filozofów chrześcijańskich. To jest najgorsza produkcja, bo coraz więcej jest tych chrześcijan, ale oni filozofują na temat Boga, a nie cieszą się Bogiem i nie cieszą się każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Czy ktoś jest w stanie zmienić mnie? Powiecie, czy wy wszyscy, jakbyście się uparli i chcieli ze mnie zrobić takiego człowieka, jak sobie wymyślicie, czy jesteście w stanie zrobić ze mnie takiego człowieka? Powiecie, ustalicie wszystko, zbierzecie się jednakowo, weźmiecie się za mnie i będziecie mnie obrabiać dzień w dzień, sekunda po sekundzie. Czy wykonacie to? Czy zrealizujecie swój plan? Nie macie szansy żadnej. Żaden człowiek nie ma szansy. Bóg jedynie to potrafi zrobić. On jedynie może nam dać myśli, które będą zupełnie rewolucyjne.
Myśli wspaniałe, które będą powodowały, że staniesz się bohaterem w zwyciężaniu nad złem. Myśli, zwykłe myśli ci da, swoje myśli ci da. Już jesteś innym człowiekiem. To Bóg czyni to wspaniałość. I co czytane było? Wiarę, którą dostaliśmy od Boga, równie wartościową, po to, żeby każdy wierzył w Boga. Nie w siebie. Kiedy Jan pisze w swoim pierwszym liście, w tym 5 rozdziale, bardzo ważne słowa, 4, 5 wiersz, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Co to jest wiara? Jak ją wziąć? Ani ją wziąć, złapać, ani podnieść, ani sprawdzić, ile waży. Co to jest wiara? To jest pewność tego, czego się spodziewamy po Bogu, który wezwał nas do społeczności z sobą. Wiara jest pewnością, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, a to jest, bo Bóg tak powiedział. A więc zobaczcie, w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żebyś filozofował czy filozofowała. Ja przeczytałem tyle z Biblii, ja tyle. Człowieku, to ty tyle przeczytałeś i ty nie jesteś jak ten bogaty, który jest teraz tak otwarty, żeby czynić to Boże dobro? To coś ty czytał w sumie. Pan Jezus mówi, badacie pisma, bo myślicie, że w nich zbawienie swoje znaleźliście. A ono całe o mnie mówi, o waszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Abyście dali się zbawić i aby móc przejść od ciemności do światłości i być tam, gdzie jest chwała, gdzie jest wieczna radość i zadowolenie. Nie mędrkuj na temat chrześcijaństwa. Nie myśl sobie, że ty wyprodukujesz sobie radość. Produkujesz ją już ileś czasu. I ile z tej produkcji jest? Więcej żałości. Jakby było możliwe dla nas to zrobić, to Bóg by powiedział, Arian, do roboty. Daję ci 2 lata i masz się radować. A Bóg mówi, nie, ty nie dasz rady, ja ci daję ducha, a w moim duchu jest radość, którą ty potrzebujesz. I raptem widzisz to, czego nie widziałeś i twoje serce się raduje. I cieszysz się Bogiem i chwałą, którą ma dla ciebie. Zwyciężyłeś świat z całym zgorzknieniem, ze wszystkim, schodzeniem i kręceniem się koło swoich spraw i myśleniem, że oni osiągną sukces. Budują ile wlezie, biegną, żeby zdążyć. A Bóg powiedział, że to wszystko zginie. Tak to oni wierzą Bogu. Ale co jest z wierzącymi ludźmi? A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Chodził w ciele jak my, ale Jego Ojcem jest ten w niebie. Ten, który wierzy, że Jezus jest Chrystus, jest Synem Bożym, ten zwyciężył świat. No każdy wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Ale co to za wiara, która nie wypycha cię z tego świata w Królestwo Boże? To żadna wiara, to jest tak, jakbym wiedział. No tak, no. Ale co z tego? Co z tego wynika w moim życiu, w moim myśleniu, w moim działaniu? Jeżeli wierzę, że On jest Synem Bożym, to całe niebo jest otwarte i wszystko, co tylko Ojciec chciał mi dać, już mi dał w swoim Synu umiłowanym Jezusie Chrystusie i Tobie też. A więc co to jest naprawdę wiara? Co to jest chrześcijaństwo naprawdę? I na kim się opiera cały Boży lud? Nic dobrego nie jesteśmy w stanie zrobić bez Jezusa, tak czy nie? Choćbyśmy się wysilali, wytężali i wszystkie swoje możliwości wykonali, to i tak dołożymy do tego swoje pyszne ja. I to jest nic nie warte, nic nie warte. Nawet dobro czynione przez nas ludzi jest plugawione naszym złem, a więc nie warte jest u Boga nic. Warte jest tylko to, co jest w Chrystusie Jezusie, dobro chrystusowe. A więc tak naprawdę zwyciężamy świat, kiedy wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. To, co niemożliwego dla ludzi,
jest możliwe dla Boga. Pamiętamy, jak ten eunuch, który jechał i Filip mu wyłożył ten fragment pisma i uwierzył. I mówi, cóż stoi na przeszkodzie, żebym teraz mógł z tego skorzystać? Filip mówi, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Eunuch mówi, tak, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I został ochrzczony. Filip został porwany, eunuch zadowolony, szczęśliwy, pełen chwały. Jedzie dalej. Aleluja. Chwila przerwy między jednym a drugim. Olbrzymia różnica. Tam się zastanawiał, a tu już wiedział. Kosztowność wiary, zwycięstwo nad wrogiem. I tu jest właśnie potrzebne. My mamy wszystko, cały skarb niebios. Nie musisz walczyć o swoje skarby, bo po ludzku będziesz walczyć po to. Albo tak, albo inaczej, albo żeby ludziom się przypodobywać, albo żeby pokazywać tą swoją srogość, czy nie wiem co tam, żeby demonstrować to swoje człowieczeństwo. Kiedy już masz skarb, nie musisz. Jesteś wolnym od czegokolwiek. Wolny, by należeć do Pana. Paweł w innym miejscu pisze, że wiara, która jest czynna w miłości. Rozumiecie, to jest problem chrześcijan. Nawracasz się, zdajesz sobie sprawę, że nic nie umiesz, wszystko potrzebujesz w Chrystusie, a potem wydaje się, że czytasz Biblię i wydaje się, że powinieneś jeszcze bardziej doznawać, jak cenne jest to, co dostałeś, czy dostałeś w Chrystusie. Ale dzieją się dziwne rzeczy z ludźmi. Ludzie zaczynają coraz mniej okazywać, że należą do Jezusa. A coraz bardziej robią się tacy filozoficzni, tacy dumni z czegoś tam. I zaczynają rywalizację między sobą. Kto jest lepszy? Kto będzie bliżej siedział? Kto więcej zrobił? To jest tragedia. Bo to, co Bóg dla mnie i dla ciebie ustalił, dostaliśmy w Chrystusie. Całe dobro dostaliśmy w Chrystusie. Ile Bóg dla mnie przygotował dobra, to wszystko jest w Chrystusie dla mnie, dla ciebie też. To dobro nie musi być podobne do siebie. W pewnym punkcie ty będziesz czynił to dobro, którego ja nie będę umiał czynić. A w innym ja będę czynił dobro, które ty nie umiesz czynić. Ale te wszystkie dobra zebrane będą pokazywać dla jednego Chrystusa. Bo tylko w Nim jest dobro dane tobie i mi. Jeżeli wierzymy w to, jesteśmy spokojni. Nie musimy rywalizować, nie musimy walczyć z nikim o to, żeby ktoś o nas myślał, że jesteśmy też w porządku chrześcijanami, że my to nie śpimy, nie drzemiemy, my stale czymś się zajmujemy i tak dalej i musimy się koło tego kręcić. Pan wie o tym wszystkim, co robimy, czy nie? Pan jest sędzią. A więc jeżeli należysz do Pana i poddajesz się Panu i zwyciężasz ten świat, który szuka własnej chwały, masz już chwałę, dziękuj Bogu za to. Bądź szczęśliwym, bądź szczęśliwą. Wiara codziennie wskazuje nam nasze wspaniałe miejsce. Myślicie o tronie, a ja myślę o krzyżu. Wiara wskazuje nam nasze wspaniałe miejsce, nasz koniec w Chrystusie. Koniec. Nareszcie mogę odpocząć od wszystkich swoich starań o to, żeby się Tobie podobać, a Ty możesz odpocząć od tego, żeby mi się podobać. Nareszcie możemy zostawić Bogu to, co On z nami uczyni, abyśmy Bogu się podobali. A co z nami będzie czynić, to wiemy, bo wiara nam mówi, że będzie nas czynił podobnymi do swego Syna Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie wierzysz w to Bogu, będziesz musiał produkować czy produkować swoją chwałę. Będziesz musiał, bo to będzie ciągnięcie, bo przecież nie możesz chodzić bez chwały. Będziesz musiał kręcić się koło swojej chwały i będziesz musiał jej pilnować i strzec, aby inni też widzieli tą chwałę, bo przecież jeżeli nie będą widzieć, to ty będziesz się czuł bardzo źle. Ale to jest twoja chwała, która nic nie znaczy dla Boga. To jest śmierdzące.
Chwała, która podoba się naszemu Ojcu, to jest chwała Jego Syna, Jezusa Chrystusa, a tu już jest określona chwała, nic do tego nie dodasz. Nic już do tego nie dodasz, to jest doskonała chwała. Wspaniałe uwolnienie nas od tego, co zawsze było z nami. Jakie wspaniałe, na krzyżu umarliśmy wszyscy jednakowo, żeby postać jako ludzie ciekawi Pana, chcący kosztować, jak dobry jest Pan i doznawać Go jeszcze więcej i więcej i więcej. Paweł dlatego pisze i inni apostołowie, śmierć Jezusa wykonuje swoje dzieło we mnie, a życie Jezusa w was. A więc lepiej niech to życie Jezusa będzie między nami niż my. Lepiej jak my umieramy, a Jezus okazuje się w nas. To jest czyste, tak samo czyste jak chodził w ciele na ziemi. Tak samo czyste. Wielu w to nie wierzy, dlatego próbuje być chrześcijanami. Ale my nie musimy próbować być chrześcijanami. My już mamy przywilej z góry. Dane nam jest to, że staliśmy się chrześcijanami w Chrystusie Jezusie. Już od narodzenia staliśmy się i rośniemy w chwale, ale już jesteśmy. On jedną ofiarę uczynił nas jakimi? Doskonałymi. Wszystko w Nim. Przejdźmy do tego miejsca, które też dzisiaj było zahaczone z początku. Drugi list Piotra. Wiecie, gdy czytasz wszędzie, gdy czytasz Biblię, ona jest fascynująca. Ona jest fascynująca. Jeżeli Duch Święty zaczyna cię wprowadzać te słowa, to jesteś pełen podziwu, jak Bóg dał te słowa tym ludziom. One mają tak ogromne znaczenie dla nas. Ja wiem, że Piotr pisał to i wielu, którzy czytało ten list Piotra w czasie jeszcze, jak żył, przeczytało i poszło dalej. Ale myślę, że byli na pewno tacy, którzy padli przed Bogiem i powiedzieli, Boże, takiemu rybakowi dałeś takie objawienie chwały, wspaniałości. I ja nie zostawię tego. Aż zrozumiem to do końca, co ty tu dałeś, jaką wspaniałą prawdę przez niego posyłasz do kościoła. Aż odpocznę w tobie, Panie. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa dostali w udziale, inaczej, wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Inaczej byliśmy jak Adam, który został stworzony z prochu, a nie było w nim dechu życia. I Bóg tchnął w nas dech życia Chrystusa, Jezusa w nas. Umarliśmy, żeby ożyć. Nie martw się o swoje chrześcijaństwo. Martw się o to, żeby słuchać Jezusa, zachowywać Jego słowa i dzięki Nim żyć. Jezus mówi, kto się nie będzie mną karmił, pił mojej krwi, nie ma życia w sobie. Siły nasze nie pochodzą z nas, z ludzkości czy z możliwości człowieka, ale z samego Pana. A więc Piotr pisze wspaniałość tutaj. O co się martwisz? Za czym tak chodzisz? Uwierz Bogu, a stanie ci się to. Pytali się, Panie, co to jest dzieło Boże? Jezus mówi prosto, uwierzyć temu, którego Bóg posłał. Wierzyć w Jezusa, to jest dzieło Boże. Problem jest to, że my myślami swymi chcemy sięgnąć do
miejsca chwały, a myśli nasze to nie myśli Boga. I próbujemy naszymi myślami wejść w głębiny chwały i rozpadamy się stale z tym. Wytwarzamy jakieś pomysły na temat Biblii, tworzymy własną wizję ze Słowa Bożego i próbujemy to sprzedać jako coś wartościowego, a w tym jest już nic nie warte, cielesne mniemanie. Wszystko Bóg dał nam, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czego więc ci brakuje? Powiedz. Wiary. Bóg dał ci to wszystko, ale bez wiary nie można tego w ogóle zobaczyć ani sięgnąć po to. Jeśli masz wiarę, to sięgasz po chwałę tych skarbów. Dlatego Bóg dał wiarę, żeby sięgać. Pamiętaj, jeśli masz wiarę, to pilnuj posłuszeństwa, bo wiara jest po to dana, żebyśmy byli posłuszni temu, który objawia nam to wszystko i wskazuje na to. Pamiętaj, nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Pamiętaj, jeśli nie słuchasz się Boga w tym, co On mówi, to chodzisz z czarownikami i chodzisz w grzechu bałwochwalstwa. Posłuszeństwo jest Bogu milsze od ofiary. Nie myśl, że chrześcijaństwo to twoja otoczka duchowa. Posłuszeństwo jest Bogu milsze od wszystkiego, co wytworzysz dla Niego. Słuchaj się jednego słowa, słuchaj się drugiego. Przyjmuj to, dziękuj Mu, przepraszaj Go za to, co nie robisz prawidłowo. On się na ciebie nie obrazi, bo wie, że tego potrzebujesz. Ale nigdy nie udawaj, że jesteś tak wspaniały, że potrafisz zrobić to, co tylko Bóg potrafi zrobić. Bo wtedy odbierzesz sobie chwałę i będziesz siebie chwalić. Bóg nie odda swojej chwały nikomu, a diabeł chciałby, żebyśmy to wzięli i sobie przypisali. No i potem albo jeden chodzi taki, że ręce opuszcza, mówi, wiesz, ja już to próbowałem tyle razy. To nie działa, ja nie wiem, jak to działa. To ci mogę powiedzieć, usuń to swoje niedowiarstwo i zobaczysz, jak to działa. Przestań kombinować, zacznij słuchać. Bóg jest gotowy dać ci wspaniałości, ale człowiek sam odpycha te wspaniałości, bo mówi, ja sobie poradzę, ja wiem. A potem zamiast miłować się nawzajem, cieszyć i obdarzać dobrem, to człowiek chodzi własnymi ścieżkami i udaje, jakby nie wiadomo, kogo sięgnął, a co nie jest podobne w ogóle do Chrystusa. Diabeł lubi się bawić. Pamiętacie, jak bawił się Izraelem? Mieli świątynię, mieli wszystko i co z nich zrobili? Nie bierz na siebie. Nikt z nas nie ma prawa dźwigać ciężarów. To jest sabat, wolność. Pan daje nam swobodę poruszać się i cieszyć się wolnością, należeniu do Niego. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Odrób tą lekcję. Siądź i czytaj Biblię. Naprawdę ją czytaj. A potem z nią przyjdź do Boga. Dawid pisze, słowo Twoje jest światłością stopom moim. Wiem, jak przyjść. Wiem, do kogo mam przyjść. I wiem, z czym mam przyjść. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę. Przez co nas powołał? No przez co Bóg nas powołał? Przez to, kim On sam jest. A nie przez to, kim my możemy być sami z siebie. On nie kazał nam wytworzyć aureoli wokół siebie świętości i chodzić w tej świętości. On nie kazał nam być uczciwymi samymi z siebie. On nie kazał nam miłować sami siebie nawzajem, bo widzicie, że z tego wszystkiego nic nie wychodzi. On powołał nas przez swoją chwałę, przez to, kim On jest. To Bóg zaczął dzieło zbawcze w nas, w Tobie. Stąd myśli przychodziły inne, zupełnie nakierunkowujące na Boga. Zaczynasz doznawać, że z Bogiem chodzić to dla Ciebie jest największa przyjemność i chcesz z Nim chodzić. Nie uciekasz od Boga, nie szukasz gdzie indziej atrakcji, filozoficznych książek, pomysłów, jak to zrobić, jak tamto zrobić. Wiesz, że Bóg wszystko zrobił, tak? Chodzi z Nim i On Cię uczy tego, co wspaniałe. I wszyscy mogą to zobaczyć, że to jest Bóg. Oni wiedzieli, do szkół żadnych nie chodził do naszych szkół. Skąd ma taką mądrość? A skąd oni mieli, uczniowie Jezusa, taką mądrość, że tak wspaniale odpowiadali? Że to byli prości ludzie. Skąd ten Piotr miał taką mądrość, żeby taki list napisać?
z Boga. Powołał przez własną chwałę. Jeżeli nie robiłeś sobie dawno przystanku, to zrób sobie przystanek i zatrzymaj się i bądź tutaj, a zrozumiesz to, przez co cię Bóg powołał. Przez własną chwałę. Co to znaczy więc? Jeżeli On powołał nas przez własną chwałę, to nas zbawił przez to, kim On sam jest. I On ma moc uczynić wszystko, co zechce. On nie potrzebuje, rozumiecie, nie ma znaczenia, jacy my się nawracaliśmy. Mogliśmy być mordercami albo mniemającymi o sobie, że nie jesteśmy takimi złymi ludźmi. Jakkolwiek On wszystkich nas skazał na śmierć, żeby rozpocząć swoje wspaniałe dzieło w nas, nowego życia, poznawania Boga w taki sposób, jak Jemu się to podoba. Kiedy odpoczywasz w Nim i cieszysz się Nim, Jego wspaniałe myśli mogą napełniać Ciebie i Ty masz zupełnie inne patrzenie na to, co się dzieje. I przez co jeszcze? I cnotę własną. Bóg nie zniesie niczego innego, jak to, kim On sam jest. Jakie więc zadanie jest dla mnie i dla Ciebie? Śmierć. Wiara jest z Niego. Miłość jest z Niego. Pokój jest z Niego, dobroć jest z Niego, wytrwałość jest z Niego, śmiałość jest z Niego, wszystko jest z Niego. Niech tym napełnia nasz Pan, a więc powołał nas przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane, przez tą chwałę i cnotę, przez Jego chwałę i cnotę, zostało darowane nam drogie i największe obietnice, na które sobie nikt z nas nie zasłużył. Abyście przez nie, to już jest potęga. Piotr, gdy to zrozumiał przez objawienie, to było dla niego wspaniałe. To było zajrzenie w głębokości Boga, przez Bożego Ducha, przez wspaniałą krew Pana Jezusa Chrystusa. Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, to jest uczestnikami, ale też i wspólnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. A więc jak zwyciężymy ten świat? Mając wiarę w Boga. On to czyni. Przeszkodą jest tylko nasze nieposłuszeństwo, bo nie odbiera nam wolnej woli. Nasze nieposłuszeństwo jest przeszkodą. Nasze mniemanie, że Bóg nie umie zrobić tego, co powiedział. Że Bóg nie będzie umiał ze mnie zrobić tego, kogo chce. Jeśli tak będę mniemał, to ja będę robił to, co Bóg chce. I wtedy wszyscy będą wiedzieli o mnie, że ja to robię. Bo co? Wiadomo. Ucierpią się przeze mnie i to sporo. Saul z Tarsu też robił to dla Boga. Ile cierpień wytworzył. A zrozumiał, że niech Bóg to zrobi. W Nim. Mówi, z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A więc przed tym światem pożądliwości chroni nas chwała i cnota Boga. Doskonałość Jego wspaniałego Syna. Uwierz, a stanie ci się. Uwierz, niech ci się stanie zgodnie z wiarą twoją. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Czyją cnotą? Boga. Wiara jest nam dana po to, żebyśmy widzieli cnotę Boga. I naszym całym staraniem jest to należeć do Niego. Należeć do Niego. Nie dać się wypchnąć z tej pozycji należenia do Niego. Nie wejść w jakieś dziwne pouczenia, które by miały skupić się na naszej sile, na naszej mocy.
Możesz się cieszyć i chwalić Boga, radować się Nim i należeć do Niego całkowicie, poddając się Jemu. Masz całkowite otwarte wszystko w Chrystusie Jezusie. Jezus mówi, kiedy wrócę na ziemię, czego będę chciał, co będę chciał znaleźć na tej ziemi? Ludzi, którzy mają pełno książek. Ludzi, którzy mają pełno wiedzy. Czy ludzi wierzących. Czy znajdę wiarę na tej ziemi? Diabeł wie, o co walczy. Bądź sobie na zgromadzeniach i sobie produkuj własne chrześcijaństwo. Ono i tak się nie nada do wieczności, bo Bóg ma swoje działanie. On ma już ustalone, kto wejdzie do Jego wieczności. Wiara cnotą. Cnotę poznaniem. Zobaczcie, że Bóg chce się nam dawać poznawać, kiedy my w czystości Jego chodzimy. Kiedy mamy czyste serce, czysty umysł. On chce nam dawać się poznawać więcej i więcej. Dlatego daje nam wiarę i daje nam czystość. Byśmy z czystym sercem mogli zastanawiać się nad wspaniałością Boga. Poznanie powściągliwością albo wstrzemięźliwością. Od razu zdaję sobie sprawę, co ci tak naprawdę potrzeba, żeby być z Bogiem. Potrzeba ci spokojnego czasu. Potrzeba ci mieć czas, aby być z Bogiem. Wykupujesz więc czas. Słyszysz te wspaniałe słowa Jezusa, Króla. Królestwa Bożego szukajcie najpierw, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Powściągliwość wytrwaniem. Moglibyśmy to rozwijać i mówić, kto nie trwa w Chrystusie, nie wydaje owocu, a kto trwa, ten wydaje owoc. Jaki owoc? Tego, którego naprawdę potrzebujemy między sobą. Który pokazuje, że Chrystus nas zbawił. Ale bez Niego nie wydamy owocu, a więc trwając w Nim, wiedząc o Nim, otwarci jesteśmy na Jego owocowanie w nas. Odpocząć. Wiecie, człowiek, który idzie bez Chrystusa, będziesz tworzyć własną chwałę, żeby przepchać się dalej. Ale człowiek, który należy już do Chrystusa, on jest w chwale, którą ustalił Bóg. Każdy dostał zadanie. Każda cząstka ma zadanie, gdyż Duch Boży napełnia tym zadaniem każdą cząstkę. Tym, którą kto ustalił? Bóg. Zobaczcie, gdzie to idzie. Wytrwanie pobożnością. Znowuż mógłbym cytować z Biblii, co to jest pobożność. Pobożność to jest poprzestawanie na małym, ale odkrycie. No tak, bo niewiele potrzebujemy. Potrzebujemy należeć do Pana. Chodzić z Nim, cieszyć się Nim. Doznawać, jak On nas przeprowadza przez kolejny dzień w swojej chwale. Uwalniające myśli, szczere, prawdziwe, święte. Bóg zbawia, Bóg uwalnia. A więc jeżeli komu brakuje czegokolwiek, musi przyjść do Boga. Bóg daje to, co potrzebne, ale pamiętaj, kiedy On daje, to w tobie może zacząć się odzywać, nie, ja takich rozwiązań nie chcę, ja mam inne. Boże, ty musisz dać mi inne rozwiązanie. I człowiekowi może nie pasować Boże rozwiązanie. Izrael szedł przed pustynię. Bóg chciał, żeby byli śmiali i odważni, gdy będą mieli wkroczyć, ale im się to rozwiązanie nie podobało. Mówi, dlaczego nas od razu nie wprowadzi, tylko po pustyni nas gdzieś prowadzi. Człowiek zawsze ma swoje mniemanie. Wtedy się też odzywa. Nie tak, Boże, inaczej. Ja myślałem o czym innym. Prosiłem, ale nie w ten sposób. I teraz mamy pobożność braterstwem. Zobaczcie, czystość, poznawanie Boga, umiejętność poruszania się na tej ziemi, żeby nie być skrępowanym tym, czym ten świat żyje. I w tym przychodzimy do braterstwa. O co chodzi?
o czystość braterstwa. Bóg chce mieszkać między swoimi dziećmi. Bóg chce, żebyśmy się miłowali i On chce nas napełniać miłością. Ale jeśli my nie będziemy poddawać się temu, co mamy w Chrystusie, to nie będziemy naczyniami do napełnienia. Duch Święty rozlewa miłość Bożą w sercach naszych, pojednanych z Bogiem. Braterstwo miłością. Jezus mówi, tak jak ja za was życie oddałem, tak wy oddawajcie jedni za drugich. Możemy to czytać tysiące razy i każdy z nas wie, że nie damy tego, nie zrobimy tego. Dlatego ludzie czytają Biblię później już nie wierząc w to, co jest napisane. A to jest napisane dlatego, że Bóg to osiąga we wszystkich swoich synach i córkach. Osiąga to zwycięstwo, że my gotowi jesteśmy jedni za drugich życie oddać. To Bóg w nas to osiąga. I to jest piękne. Tak Jezus oddał życie za mnie, za ciebie, za każdego z nas. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznawaniu czy w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy. Co to znaczy ślepy? Pamiętamy list do Laodycei. Wydaje ci się, że widzisz, a ślepy jesteś. Nie możesz zobaczyć prawdziwego skarbu. Otaczasz się nie tym, co powinieneś się otaczać i czy powinnaś. Nie chodzisz w tym duchu łagodności, miłości, pokory i dobroci. Chodzisz w jakimś innym. Zobacz, co straciłeś. Zobacz, nabądź maści, przetrzyj swoje oczy i zobacz, gdzie jest prawdziwa chwała. Kto jest prawdziwym dawcą? I kto jest tym, który czyni cię bogatym w Chrystusie? Czy bogato? Krótkowzroczny. Co to znaczy krótkowzroczność? To znaczy, że nie widzisz dnia przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jesteś zbyt mało, krótkowidzący, żeby wiedzieć, że On wróci i przygotowywać się na dzień spotkania z Nim. Widzisz tylko to, co cię to otacza i to cię coraz bardziej absorbuje i kręci tobą w kółko, jak jakąś roletką czy czymkolwiek tam, nie wiem, bączkiem czy czymś tam. Prawda jest wyzwolicielem. Poznacie prawdę, ona was wyswobodzi. Krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Po co? Po to, żeby do Boga należeć, żeby z Nim chodzić. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. I to było też czytane. Trwajcie w społeczności z Bogiem. Troszczcie się o to, by trwać w społeczności z Bogiem, by do Niego należeć. Uczcie się, kiedy słyszycie Boże Słowo, to ono jest ważne i coś z tym trzeba zrobić, trzeba przyjść do Boga z tym Słowem. Słowo ożywia. To jest żywe Słowo. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. To gwarantuje Bóg. Jeżeli będziemy tak żyć, poddawać się Bogu, nigdy się nie potkniemy. Bóg się nie potyka. My tak. Ludzie się potkniemy. Za chwilę możesz się wyłożyć tutaj. Chodzić pewnie i pam, leżysz. Duchowo też. Ale Bóg nigdy się nie potyka. Jezus Chrystus nigdy się nie potknął. A więc kto naprawdę się jedynie nie potyka? Jezus Chrystus, chodzący tutaj. Jeśli w Nim idziemy, jest dobrze. Nie potkniemy się nawet. A jeżeli idziemy bez Niego, już się potknęliśmy, już leżymy gdzieś tam. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Człowiek, Piotr, napełniony Duchem Świętym, mający objawienie, mówi w ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście. Przecież o to zawsze chodziło. Być tam, gdzie jest wieczna radość. Poddawać swoje serce, umysł Bogu. Skłonić kolana po to, żeby Bóg napełniał tym, co potrzebne.
Bóg uniżonym łaskę okazuje, pysznym się przeciwstawia. Wszędzie ciało może wyprodukować swoją sprawiedliwość i swoją chwałę. Wszędzie może to zrobić. Patrzymy na Żydów, widzimy wszędzie. Nawet w świątyni, nawet arcykapłan, nawet ci, którzy tam byli od tych spraw, wszędzie ciało może zrobić tragedię. Dlatego Jezus powiedział, ciało nic nie pomaga, duch ożywia. Wspaniałe Boże objawienie. Mamy w rękach największy skarb. To wróg próbuje nam odebrać to, bo każde to słowo jest prawdziwe. Każde to słowo jest prawdziwe. I ono mówi nam o Bogu, który ma dla nas to wszystko. Wspaniałe życie, pełne zwycięstwa. Ale do Niego musimy należeć. Jest jedna rzecz, którą diabeł robi. On spory między wierzącymi wytwarza. Wytwarza plotki, nastawienia, żeby absorbować ludzi ciałem. Jeśli to mu się powiedzie, to odwracasz uwagę od Chrystusa i jesteś absorbowany już, jak to może być, że tyle zła jest i tak dalej. I co z tego? Czy przez to rośniesz? Czy raczej odwrotnie? Twoja duma rośnie, pycha, bo ty nie jesteś taki zły jak wszyscy. Ty jesteś lepszy od wszystkich, czy lepsza, bo ty nie robisz tego, co tamten robi, czy tamta robi. Już cię diabeł ma w swojej pułapce. Ale kiedy zdajesz sobie sprawę, że Jezus jest tym, z którym porównujesz się, to zawsze będziesz potrzebował, Panie, więcej Ciebie. Niech Pan czyni to. Pan przyjdzie po swoich, wróci po swoich. I każdy, który w ten sposób poddaje się Bogu i Bóg może w tym człowieku działać, może napełniać to naczynie, tym wszystkim ten człowiek widzi, po co to się dzieje, bo jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem. Oblubienica przygotowała się. Duch Święty pracuje, ona te sprawiedliwe uczynki święte, ale słuchajmy dalej Piotra. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Jednakże zawsze będę chciał wam to przypominać. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Tak pobudka, jak dzwonek jakiś, który pokazuje, żyj, żyj, nie śpi, żyj. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił, dołożył te starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Po co tak mu na tym zależało? Żeby diabeł nie zwiódł i nie, znowuż nie zaprowadził ludzi na manowce tworzenia chrześcijaństwa przez nas. My nie stworzymy chrześcijaństwa. Możemy stworzyć jeszcze coś gorszego niż zrobili Żydzi. I widzimy, że tak to wygląda. Mordowania się nawzajem, męczenia, inkwizycje i inne rzeczy. Widzimy, co ludzie robią w ten sposób, kiedy to ludzie robią, a nie Pan. I zobaczmy, co dalej. Piotr pisze, gdyż oznajmiliśmy wam moc. Co on tu oznajmił? To, co czytałem wcześniej. Co Piotr mówi, co ja wam oznajmiłem? Moc. Moc, w jakiej to się dzieje. A co on tu oznajmił? Że to Bóg. Oznajmiłem wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Jeśli Pan tego nie zrobi, to ja mogę być najmądrzejszym wytwórcą chrześcijaństwa na tej ziemi. Najlepszym oszustem, który będzie tak tworzył oszustwo, że nikt nawet nie będzie mógł umieć się rozeznać. Będę jak diabeł, który przybiera pozór anioła światłości, żeby zwodzić wielu. I będę udawał takiego anioła światłości i będę grał to wszystko i będę mniemał, że to jest najlepsze, co może być w chrześcijaństwie. A Bóg mówi, to jest ohydne i się nie nadaje. To jest obłuda, to jest kwas. Bóg mówi, ja zrobię z ciebie tego, o kim ja myślę. Piękne. Ja zrobię z ciebie. Wierz mi, mówi Bóg. Należ do mnie. Ciesz się z tego, co ja do ciebie mówię. Raduj się tym zawsze. Kosztuj z tego. Odpocznij od swoich dzieł.
Pan wszystko dobrze uczyni. Stąd ludzie mają problem, bo porównują, a wiesz, tamtym zboże, tamtym wolno to, a tamtym wolno tamto. To przecież pewno wolno, skoro takie wielkie głowy, takie wielkie pozycje ustaliły, że to można, to widocznie tak można. Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg mówi, ja cię uczyniłem świętym w Chrystusie, moim synu. Bądź święty. To znaczy tak jak do ziemi. Bądź ziemio, bądź słońce, bądź księżycu. I to staje się. Świadkowie jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę. Co ten Piotr teraz chce nam przekazać? Skoro takie potężne prawdy objawia, co on teraz jeszcze chce nam powiedzieć? Jezus Chrystus, Boży Syn, wziął od Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Tamtym greckim jest słowo mega, mega. Coś, no, najwyższej chwały, nie ma większej. I co to było takiego? Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ktoś pomyśli sobie, no przecież wszyscy o tym wiedzą. Ale Ojciec mówi, to jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem, bo Syn zawsze czyni tylko wolę Ojca. Ojciec, kiedy wydaje świadectwo o swoim Synu, to znaczy, że tak jest i amen. I ta chwała jest ujawniona. Ojciec potwierdza, to jest mój Syn umiłowany, który mam upodobanie. A teraz mówiąc dalej poprzez Słowo Boże, jakie pragnienie ma Ojciec wobec Ciebie i mnie? Abyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. On to wykona. On to wykona. Mi się może coś nie udać. Mi się może coś nie powieść. Może nie do końca go zrozumiałem. Poszedłem na tyle, ile rozumiałem. Coś nie tak zrozumiałem. Popełniłem gdzieś nie tak. On mnie oczyści swoją krwią. Ale jeśli ja mu wierzę, on będzie mnie dawał i będzie mi prowadził. Ale jeśli przestaję mu wierzyć, to jest tragedia. Bez wiary Bogu się nie można podobać. A my będąc z Nim na świętej górze usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Wspaniały głos. I teraz następna rzecz. Czyż my też nie mamy być synami Bożymi, córkami Bożymi? Czy chrześcijanie to są synowie i córki Boga, czy tylko taka nazwa chrześcijanie, taka religia, chrześcijanie? Jezus mówi, tym, którzy Go przyjęli, dał prawo być dziećmi Boga Wszechmogącego. Czy tu się zgromadzili synowie i córki Boga? To dobrze, bo to ma sens wtedy. Ma sens uczyć synów i córki Boga posłuszeństwa Bogu, bo jeśli to by byli synowie i córki świata, no to nie ma sensu, bo człowiek z natury w świecie nie ma chęci być posłusznym Bogu. Dzieci Boże mają ochotę być posłusznymi Bogu. Niech Bóg będzie uwielbiony. To, co zaczął. Mógłbym czytać to wszędzie, jest to napisane w Biblii. Co Bóg zaczął, On tylko dokończy. Bóg sam pokaże, jak wygląda rzeczywistość. Tak jak było powiedziane, albo porażka, albo zwycięstwo. Pamiętaj, Bóg zaczął, Bóg jedynie dokończy. Amen.